Czy wiesz, że możesz wiele dowiedzieć się o charakterze danej osoby, patrząc tylko na jej palce? Niesamowite, prawda? Obejrzyj ten film do końca i naucz się rozróżniać trzy typy osobowości w zależności od długości palca wskazującego i serdecznego jednej ręki. Urocza. Wiedz, że kobiety, których palec serdeczny jest dłuższy niż palec wskazujący, są najczęściej bardzo atrakcyjne i nie do odparcia. Są obdarzone talentem oratorskim i potrafią tak dobrze argumentować swoje zdanie, że trudno się z nimi nie zgodzić lub odmówić. Takie kobiety są bardziej zdeterminowane niż inne i łatwo radzą sobie z pojawiającymi się problemami. Są to wiarygodni przyjaciele, którym można zaufać. W razie potrzeby przyjdą na ratunek. Czasami są bardziej agresywne w rozwiązywaniu problemów, ale tylko dlatego, że wymaga tego sytuacja. Ponadto jedną z ich szczególnych cech jest umiejętność współczucia i empatii z innymi. Pewna siebie i pracowita. Kobiety, które mają krótszy palec serdeczny niż wskazujący, są bardzo pracowite, mają dużo wiary w siebie i nieustannie starają się prześcignąć siebie i stać się lepsze. Wolą pracować indywidualnie i lepiej czują się pracując w odosobnieniu, ponieważ tylko w ten sposób mogą osiągnąć maksymalną wydajność. Są zorientowane na wyniki, więc nie lubią, gdy ktoś im przeszkadza w miejscu pracy. Ale to nie znaczy, że są introwertyczkami. Cenią to, co mają, ale zawsze chcą więcej niż inni wokół nich. Spokojna. Kobiety o tej samej długości palca wskazującego i serdecznego są zazwyczaj bardzo spokojne, lubią się dogadać z innymi i za wszelką cenę starają się unikać konfliktów. Są lojalne i delikatne w związkach, ale mają skłonność do impulsywności i mogą gwałtownie reagować, jeśli zostaną potraktowane niesprawiedliwie. Teraz wiesz, jak odróżnić kobiety w zależności od długości palców. Oto krótki quiz dla Ciebie.